Panie marszałku, Wysoka Izbo, pan Tusk wtedy, kiedy został przyjęty pakt migracyjny, powiedział, że on jest wręcz korzystny dla Polski, Polska będzie jego beneficjentem. Pan minister dzisiaj mówi, że chcecie renegocjować ten pakt, bo jest niekorzystny. Więc kto kłamie? Pan Donald Tusk wtedy czy pan dzisiaj? Mówicie, że pakt Polski nie obowiązuje, że będziecie go renegocjować, ale komisarz z Chinas mówi, że czas negocjacji już był, dzisiaj jest czas wdrażania. Kto kłamie? Wy czy pan komisarz? Mówicie, że dzisiaj pakt migracyjny to jest pakt, z którego możecie wybrać to, co jest dla Polski korzystne. Ale pani komisarz Ylva Johansson mówi, że to nie jest szwedzki stół, z którego można sobie wybrać, co nam pasuje, tylko bierzemy go w całości i już do 12 grudnia tego roku trzeba przekazać plan wdrożenia paktu migracyjnego. W związku z tym mam apel do wszystkich Polek, dlatego że skoro Polska nie jest wyłączona z paktu, a obecny rząd przez swoje kłamstwa próbuje jedynie nam wszystkim zamydlić oczy. Szanowne panie, już dzisiaj zapisujmy się na zajęcia z samoobrony. Jeżeli rząd nie jest w stanie stanąć za polskim żołnierzem broniącym polskiej granicy, to nie stanie w obronie polskich kobiet. My same musimy się dzisiaj bronić i nie bójcie się zespołów prokuratorskich Bodnara. Lepiej tłumaczyć się przed prokuratorem Bodnara, niż dać się skrzywdzić nielegalnym migrantom przyjętym przez rząd Donalda Tuska. Dziękuję bardzo, pani poseł, i zapraszam pana posła.